Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku z mojej kuchni. Mam ciężką, wielką, ale przepyszną, piękną paczkę z prosto z Szumilasu. Dzisiaj tematem będzie jarzębina. I pewno większość z Was powie, że jarzębina to kojarzy mu się tylko i wyłącznie z korali. I tak, to jest naprawdę bardzo dobry moment, żeby zabrać dzieci do lasu, pozrywać jarzębinę i porobić właśnie piękne korale. Nie tylko dzieci dzięki temu wyjdą z domu, pochodzą po lesie, czy po Waszym ogrodzie, jeśli u siebie taką jarzębinę macie, ale również wspieracie rozwój małych rączek, więc to jest bardzo dobre zajęcie i ja serdecznie Wam polecam. Ale dzisiaj będziemy robić coś innego. Dzisiaj będziemy robić z tej jarzębiny pyszny dżem. A jeśli chcecie wiedzieć, jak zbierać jarzębinę i czy te maleństwa w ogóle mają coś w składzie dobrego dla naszego organizmu, to tu gdzieś u góry, nigdy nie wiem z której strony, to gdzieś u góry jest link, który właśnie zaraz Wam się pojawi do filmu W Szumilesie i wchodźcie tam koniecznie i zobaczcie, czy zrobiony przez Was dżem będzie zdrowy, czy nie. A ja znalazłam jeszcze jedno wykorzystanie jarzębiny, które mi się bardzo podoba. Koniec gadania, lecimy do kuchni robić dżem. Tak samo jak w filmie, którym Wam pokazywałam o aronii, tak samo też tutaj ja będę te owoce mrozić przynajmniej 48 godzin w zamrażalniku. A to z powodu takiego właśnie, takiego samego, to chodzi o przede wszystkim o smak. Te owoce, które zebraliśmy, one raczej przemrożone nie były, dlatego też one jeszcze mają w sobie taką goryczkę, taki... no nie są one takie dobre w smaku, jak powinny być. Natomiast jeśli jesteście w stanie pozbierać je troszeczkę później niż my, to oczywiście może jej nie mrozić, no i przejść już jakby do kolejnego punktu. Jak widzicie, ja obieram normalnie ręką, one bardzo łatwo spadają, tutaj nie ma żadnego problemu, jedynie co to niestety, ale niektóre się ciężko odrywają od gałązek, więc trzeba będzie tutaj to wszystko powybierać. Minęły 2 dni. Moja jarzębina już jest przemrożona. Oszczędziłam Wam pokazu, jak ja jako kopsiuszek obrywałam te wszystkie drobne elementy z tych ziarenek, bo bardzo ciężko te takie końcówki, jeśli coś, gałązek, jeśli coś zostanie, to trzeba naprawdę wszystko to przebierać. Zajmuje to mega dużo czasu, więc tutaj już mamy gotowe takie 2 torebki. To są takie torebki 2-litrowe, więc mniej więcej możecie po tym widzieć, ile ja tego tutaj mam. Natomiast do zrobienia naszych dżemów przyda nam się jeszcze coś. Możemy zrobić dżem tylko z jarzębiny, ale żeby nasz dżem był taki bardziej delikatny, żeby miał taką konsystencję dżemu, to dodamy do tego dżemu jeszcze jabłuszka. Możemy dodać też sezonowo gruszki, więc tutaj to jest dowolność. Do tego wszystkiego możemy dodać imbir, natomiast ja, ponieważ robię dla dzieci, więc raczej zrobię bez imbiru, to daje kolejny taki bardzo wyszukany smak, więc nie każdemu będzie to na pewno odpowiadało. Mimo że przemroziliśmy jarzębinę po to, żeby trochę stracić tej goryczki,
to wykonamy jeszcze jedno zadanie, które też ma zmniejszyć ilość właśnie tej goryczki, bo ona stanowi jakby w tym dżemie, można powiedzieć, największy problem. Dlatego też zalejemy wrzątkiem i będziemy przez kilkanaście minut gotować. Ale ładne kolorki. Mam nadzieję, że wy też je takie widzicie, bo naprawdę uwielbiam takie kolory jesieni. Minęło 10 minut i ja teraz będę odlewać wodę i przerzucę wszystko na duże sitko. Całość z powrotem przekładamy do garnka i zalewamy odrobiną wody. Ja użyłam tej, którą już tutaj wykorzystywałam przed sekundą. Nawet chyba za dużo trochę. I teraz będziemy gotować. Czekając, aż nam się ładnie te owoce rozwalą. Musimy od czasu do czasu oczywiście dosyć często właściwie mieszać, żeby nam się tutaj nic nie przypaliło. Zobaczcie, one już niektóre naprawdę zaczynają się otwierać. Trochę możemy zacząć je już zgniatać łyżką. Teraz są właściwie dwie opcje. Możemy je doprowadzić do stanu, kiedy to będziemy mieć wszystkie te owoce rozciapciane na taką paćkę, a możemy część tych owoców zostawić w nienaruszonej postaci. To już od tego zależy, tak naprawdę to zależy już od Was, jaki jakby chcecie mieć efekt końcowy. Widzicie, one się już pięknie nam rozwalają. Nie wiem, czy to dobrze widzicie w kamerze, bo tutaj nieźle mi paruje, ale już bardzo duża część z tych owoców się rozpadła. Dlatego też wydaje mi się, że to jest idealny moment, żeby dodać nasze jabłuszka. A ja tych jabłek mam około 4-5 jabłek na tą ilość. One nam na pewno fajnie zmienią konsystencję tego dżemu. Teraz na parę minut to przykryjemy, wtedy jabłka się lepiej i szybciej nam uduszą. Dżem się nam już tutaj mega ładnie zagotował. Wszystko, zobaczcie, jest już tutaj rozgotowane. I teraz słuchajcie, ja Wam tutaj na kanale wielokrotnie mówię, że ja bardzo mało słodzę. Ale ten dżem jest tak kwaśny, że ja sobie nie wyobrażam tego porządnie posłodzić. No chyba, że ktoś naprawdę lubi takie bardzo, bardzo kwaśne dżemy. Ja wiem, że w wielu miejscach przeczytacie, żeby na kilogram owoców dać pół kilograma cukru. No to jest taki chyba standard dla dżemów. Ja zobaczę, czy jest akurat tyle wymagane, ale nie wykluczam tego, bo naprawdę ten dżem jest mega kwaśny. Na pierwszy ogień idzie 220 gram cukru, czyli jedna taka szklanka. No i teraz spróbujmy. Trochę lepiej, ale nie dużo lepiej. Dodaję kolejne 220 gram i zobaczymy, jak to będzie smakowało. Czyli w sumie na razie mamy 440 gram i teraz jest już naprawdę bardzo słodkie. Całość będziemy przekładać do słoiczków. Ja z części wycisnę jakby sok, więc kilka słoiczków zrobię w postaci takiego soku, a resztę napakuję już z całą konsystencją dżemu.
A oto efekt końcowy. Zrobiłam dwa takie słoiczki soku. Reszta to jest dżem. I ten dżem natchnął mnie do tego, żeby zrobić babeczki właśnie z tym dżemem, bo wydaje mi się, że to będzie idealne połączenie, takie zbilansowanie smaków słodkich muffinek właśnie z tym takim słodko-kwaśnym dżemem. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych. Bujaczki! Pa, pa!